Siemanko, jesteśmy dzisiaj w Gliwicach na projekcie zorganizowanym wspólnie z Politechniką. Wypuścimy dzisiaj kamerę i4K na wysokość około 20-25 km, to znaczy w stratosferę. Kamera może wylądować nawet w Bieszczadach, więc przyszykujcie się na ciekawy przelot. Jesteśmy właśnie w samochodzie Politechniki, jedziemy trasą balonu, jestem tutaj z Arkiem. Arek zajmuje się kontrolą śledzenia balonu, na razie jest wszystko w porządku, balon leci zgodnie z planem. Powiedz mi, jak często możemy kontrolować tutaj, co z balonem się dzieje? Ramki, jeśli dobrze pamiętam, są wysyłane co 2 sekundy, ale strona jest odświeżana co jakieś 20, więc generalnie prawie live. Okej. To fajnie, prawie jak w naszej kamerze. Powinnam, że z balonem leci nasza kamera i Action 2, więc będziemy mogli zobaczyć, co się dzieje w powietrzu. Jaką drogę przebędzie balon od momentu, kiedy wystartował? Jakieś 150-170 km. Okej, czyli gdzie jedziemy teraz w takim układzie? Okolice Brzeska Tarnowa. No. Czyli 2 godziny w samochodzie przed nami. Dobra, jesteśmy przy update'cie. Kamera jest na wysokości obecnie prawie 29 km. Prawie 29 km, czyli został nam kilometr do momentu, kiedy balon pęknie. Jaką ma prędkość teraz? On już zwalnia chyba trochę, co? No jeszcze nie, pionową 8 metrów, poziomą 50 metrów na sekundę. Okej. I gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy dokładnie nad Krakowem. Jesteśmy gdzieś około 20-30 km za balonem, więc cały czas na bieżąco. Udaje nam się utrzymać za nim dystans i wszystko na razie idzie zgodnie z planem. Dobra, mamy update, balon pękł, więc teraz leci na spadochronie i będzie sobie dryfował tak przez ile kilometrów mniej więcej? Strzelam, że jakieś 50-70. Miejmy nadzieję, że wyląduje tam, gdzie Politechnika założyła. Dobra, jedziemy do Tarnowa. Kamera przeżyła, nagrała do momentu, kiedy balon pękł, więc mniej więcej 3/4 lotu. Kamera przeleciała 135 km w linii prostej, na maksymalną wysokość, jaką osiągnęła, to 30 km, a maksymalna prędkość, jaką osiągnęła, to 60 m na sekundę, więc nie mało.